ogromu tej roboty. Super rozwiązań. Jeśli nawet gdzieś jest jakiś szczegół, to nie stawiajcie państwo tego w ten sposób, że to wszystko źle. No tak nie można. Na przykładzie jakiejś tam jeszcze niedokończonej roboty mówić o tym, że to wszystko jest źle. No dajcie dobry przekaz potężnej inwestycji za 60 milionów złotych póki co. Bo to jest jakby chluba naszego miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan wyłączył, ale ja chcę przypomnieć, że jak pamiętacie państwo, myśmy umowy z wykonawcami podpisali w czerwcu zeszłego roku. Praktycznie podczas wakacji weszli na teren budowy i te roboty trwają niespełna rok czasu, a zakres, jak państwo, jak wcześniej mówiłem, są to 3 km ulic, tunel 144 metry, wiadukt 73 metry, ponad 2,5 km ścieżek rowerowych, 2,5 km chodników. Także to są liczby, które świadczą o tym 1,5 km ekranów akustycznych. Czyli zakres prac był ogromny. I przede wszystkim urządzenie otoczenia, czyli zieleńców. No dzisiaj ktoś mnie pyta, no a po co te kwiatki? No żeby było pięknie. Te roślinki, są takie wymagania przepisów i chcemy też, żeby nasze miasto było i zielone, i piękne. Trudno, jeżeli komuś się to nie podoba, może żyć. Nie patrzy, drugie pole patrzy. Tak. Można zdeptać. Dobrze, do widzenia. No dzisiaj ktoś mnie pyta, no a po co te kwiatki? No żeby było pięknie. Te roślinki, są takie wymagania przepisów i chcemy też, żeby nasze miasto było i zielone, i piękne. Trudno, jeżeli komuś się to nie podoba, może żyć. Nie patrzy, drugie pole patrzy. Tak. Można zdeptać. Dobrze, do widzenia.